Kleszcze potrafią uprzykrzyć każdą wyprawę na kemping, na jakiś, nie wiem, bushcraft, wycieczkę rowerową, no cokolwiek, co dzieje się w warunkach dużej wilgotności w lesie i nie tylko, szczególnie w sezonie. No, problem kleszczy dotyka, wydaje mi się, każdego obywatela kraju nad Wisłą. Na szczęście istnieje kilka metod zwalczania kleszczy, czy też zapobiegania po prostu ukąszeniom. Oczywiście żadna z tych metod nie ma 100% skuteczności, ale warto próbować. No i teraz do tych metod zaliczamy albo na przykład trochę bardziej jednak inwazyjne spraye, które niestety zawierają często chemiczne substancje i też niestety, ale z uwagi na same gabaryty opakowań i nie tylko, są zdecydowanie bardziej szkodliwe, jeśli chodzi o ochronę środowiska. I mamy drugą najbardziej popularną metodę, czyli ultradźwiękowe odstraszacze kleszczy. Ten odcinek będzie właśnie poświęcony tym urządzeniom. Skupimy się na marce Tickless i na kilku seriach tego produktu. Modele Mini i Pet zostały zaprojektowane z myślą o czteronożnych przyjaciołach. Zarówno ich konstrukcja, jak i system działania ma pomóc właścicielom psów czy kotów po prostu w zwalce z kleszczami i pchłami. Te ultradźwiękowe repelery różnią się nieco od pozostałych modeli i właśnie o tym będzie ten odcinek, o tych drobnych zmianach w specyfikacji technicznej. Tickless Mini przytwierdza się bezpośrednio do obroży psa czy kota. Urządzenie jakby zostało tak zaprojektowane, że dosyć stabilnie na tej obroży się trzyma, nie kołysze się na boki i tak dalej. Dzięki temu sprawdzi się bardzo dobrze nawet u małych psów. Co jest ważne, że urządzenie można zamontować na obrożach o szerokości od 10 do 20 mm. Po zamontowaniu Ticklessa Mini na obroży psa skuteczny obszar ochrony to promień o długości około 2,5 metra. Pewnie zapytacie, jaka jest w takim razie różnica między wersją Tickless Pet a wersją Tickless Mini, skoro obie są do ochrony psa czy kota przed pchłami lub kleszczami. Jeśli chodzi o wersję Tickless Pet, to mamy do czynienia z jednorazową, niewymienialną baterią. Czas działania tego urządzenia, czyli wersji Pet, to co najmniej 6 miesięcy i ten czas liczymy od momentu aktywacji, czyli od momentu pociągnięcia tej czerwonej zawleczki z napisem PULL. Od tego momentu zegar zaczyna tykać i to jest co najmniej 6 miesięcy. Jak sprawdzić naładowanie baterii? Wystarczy nacisnąć przycisk, dioda za kratką powinna zamrugać. Jeśli dioda nie mruga lub mruga bardzo słabo, wówczas bateria jest z dużym prawdopodobieństwem rozładowana, a urządzenie należy wymienić po prostu na nowe. Czyli de facto płacąc te 100, kilkadziesiąt złotych, trzeba się liczyć z tym, że to jest opłata za, no powiedzmy, minimum pół roku użytkowania, do roku czasu, potem to urządzenie po prostu trzeba wymienić na nowe. No i obszar ochronny w wersji PET jest mniejszy niż w wersji Mini, to będzie promień około 1,5 metra. W wersji Mini Tickless został wyposażony w polimerowy akumulator litowo-jonowy i tutaj akumulator jakby nie posiada efektu pamięci, pozwala na około 300 cykli ładowań. Jeśli będzie w pełni naładowany, to pozwoli na działanie urządzenia przez około 20 dni. Akumulator ładuje się poprzez port micro USB, który znajduje się w urządzeniu, za pomocą kabla, który znajduje się w zestawie. Co warto odnotować, to stabilny system montażu za pomocą gumowego pierścienia. Mitem jest, że kleszcze spadają właśnie z drzew, ponieważ najczęściej czekają one na ofiary w niskiej roślinności i ściółce leśnej. Jeśli chodzi jeszcze o badanie skuteczności urządzeń Tickless, VCA Animal Hospitals, czyli największa sieć szpitali weterynaryjnych w Stanach Zjednoczonych, przeprowadziła test z urządzeń marki Tickless. Test trwał 2 miesiące i obejmował pulę 100 psów należących do ochotników z 3 stanów amerykańskich, z Florydy, z Kalifornii i z Alabamy. I wyniki testu były niezwykle pozytywne dla Ticklessa. W pierwszym teście dla właścicieli psów aż 94% właścicieli psów nie znalazło kleszczy na zwierzętach noszących Tickless podczas okresu testowego. 6% znalazło mniej kleszczy niż zazwyczaj, natomiast jeśli chodzi o pchły, 88% właścicieli psów nie znalazło pcheł na zwierzętach noszących Tickless podczas okresu testowego, 12% znalazło mniej pcheł niż zazwyczaj. Efektywność marki Tickless była również badana przez Uniwersytet w Mediolanie. Testy przeprowadzono w okresie kilkudziesięciu dni na 3 grupach psów. Wyniki są również bardzo pozytywne, jakby potwierdzają, że działanie ultradźwięków wpływa faktycznie na zaburzenia organu Hallera u kleszczy i też generalnie działa to urządzenie na pchły. Tak więc w kontekście tego, czy urządzenie działa, czy jest jakimś tylko i wyłącznie mykiem marketingowym, to moim zdaniem urządzenie na pewno działa w jakimś stopniu. Powoduje, że tych kleszczy jest mniej. Ja korzystałem z tego urządzenia, tak jak wam wspominałem, kilkadziesiąt razy podczas kilkudziesięciu różnych biwaków przez ostatnie 5-6 lat. Żadnego kleszcza nie złapałem. Oczywiście to nie jest dowód ostateczny. To też nie jest tak, że ten sprzęt działa w 100%. Pewnie zastanawiacie się, którą wersję Ticklessa wybrać, ponieważ w ofercie producenta znajduje się tak naprawdę, nie wiem, czy nie, nawet nie kilkanaście tych wersji.
są wersje dla psów, kotów, koni, są wersje dla biegaczy, podwójne, run, active, jest wersja human, eco, military, no dla dzieci, jest tego sporo, jest jeszcze wersja home. Pamiętajcie, że w większości przypadków działanie tego sprzętu jest identyczne, tylko producent w ramach po prostu marketingu sklasyfikował niektóre urządzenia jako na przykład dla biegaczy czy dla dzieci. Wielkie dzięki, to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że przybliżyłem Wam nieco poszczególne wersje produktów Tickless. Czy dla Was to będzie produkt odpowiedni, sami już zdecydujcie. Polecam przetestować chociażby, ponieważ to nie jest jakiś niesamowicie duży wydatek, a na moim przykładzie, na przykładzie moich znajomych i też naszych klientów widzimy po prostu, że tego typu ultradźwiękowe odstraszacze dają radę. Całą gamę produktów marki Tickless znajdziecie w naszym sklepie internetowym spyoptic.pl. W opisie tego filmu wrzucę Wam linki do poszczególnych produktów. Tam znajdziecie szczegółowe opisy, specyfikacje, a także szereg informacji dotyczących testów. Wielkie dzięki, że dobrnęliście do tego momentu. To już wszystko w tym odcinku. Także widzimy się w kolejnych recenzjach. Serdeczne dzięki i trzymajcie się. Cześć!